W tej grze wcielamy się w człowieka mieszkającego w wiosce wraz z zwierzętami. Wszystko było ok, ale w wiosce znajduje się postać zwana Zipper. Wydawać by się mogło, że na wyspie znajdują się tylko zwykłe zwierzęta, ale ta postać ma kostium i nie jest zwierzęciem, ponieważ na jej plecach znajduje się zamek. Kim tak naprawdę jest ta postać i czego chce? Cześć, ja jestem Eminem i dzisiaj przedstawię wam moją teorię na temat gry Animal Crossing. Zacznijmy od tego, że teoria, którą wam dzisiaj zaprezentuję, będzie niesamowicie mroczna. Przed odcinkiem musimy jeszcze wiedzieć, że ta gra powstała w Japonii i będziemy analizowali nie tylko tą najnowszą wersję, ale także te starsze. Po pierwszym uruchomieniu gry jedziemy taksówką w deszczowy dzień i wiezie nas żółw zwany Kappa. I o dziwo można znaleźć pradawne zapiski, że Kappa, czyli ten żółw, to japońska istota, która jest chochlikiem wodnym o wyglądzie żółwia. To może nam tłumaczyć, skąd twórcy czerpali inspirację podczas tworzenia tej gry. Stworzenia te są mniej więcej rozmiaru dziecka, ale mają niesamowitą siłę. Jedzą one mięso, głównie konie, ponieważ tam znajduje się najwięcej mięsa. Ale nie trudno znaleźć zdjęcia, gdzie nie pogardziłyby one człowiekiem. Te stworzenia w Japonii są znane z tego, że są bardzo agresywne. Oczywiście nie istniały one naprawdę, ale 1000 lat temu ludzie faktycznie wierzyli, że kappa istniały naprawdę. Już zaczyna się robić bardzo ciekawie, ale poczekajcie do samego końca. Po przyjeździe dostajemy dom, który według mnie przypomina więzienie. Betonowa podłoga i niedziałające radio. Ale po chwili pojawia się Tom Nook, które każe nam pracować, ponieważ musimy zapłacić za ulepszenie domu, którego nawet nie chcieliśmy. Następnie namawia cię on do ciągłych ulepszeń swojego domu, a jeśli mu odmówisz, to będzie cię pytał tyle razy, dopóki się nie zgodzisz, co wpędza cię w ogromną spiralę długów. W następnych dniach na mapie można w grze spotkać Roya. Według graczy jest on niesamowicie podobny do japońskiej figurki zwanej Haniwa. Jest to figurka z gliny, która o dziwo też pochodzi z Japonii i tą figurkę chowało się razem ze zmarłymi. Na mapie nie ma problemu znaleźć dziesiątki takich figurek. Myślicie, że jest to coś, na co warto zwrócić uwagę? No to patrzcie na to. Na mapie można znaleźć groby i oczywiście mogłyby te groby należeć do zwierząt, ale także mogły one należeć do zwykłych osób. Szczególnie, że na mapie znajdują się te figurki, które chowa się ze zmarłymi. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, to muszę wam powiedzieć, że na start dostajemy wyspę, na której nie ma żadnych grobów, ale te przedmioty jak najbardziej znajdują się w grze. Nawet jeżeli którekolwiek dziecko chciałoby opuścić miasto, jest to niemożliwe, bo kiedy dojdziemy do bramy, dowiadujemy się, że jesteśmy tutaj uwięzieni i nie możemy wyjść. I tutaj należy wspomnieć bardzo małą drobnostkę, że gra Animal Crossing ma naprawdę dużo wersji i tak naprawdę każda dzieje się w innym miejscu. Jedna jest na obozie, wyspie, a następna jest na mieście. Teraz przejdźmy do Zippera. Jest to jedna z najdziwniejszych postaci w całej grze. Nie tylko dlatego, że jest w kostiumie, ale także umie dobrze ukrywać tajemnice. Zaraz do tego przejdziemy. Zipper roznosi po całej mapie jajka, które walają się dosłownie wszędzie. Ale dlaczego on to robi? Jeszcze zanim przejdziemy, muszę wam powiedzieć, że czasami on wypowiada zdanie na przykład typu "Uch, ale tu jest gorąco". Dzięki czemu możemy być jeszcze bardziej pewni, że chodzi on w kostiumie. Chce on ukryć swoją prawdziwą tożsamość przed chłopcem lub sam jest człowiekiem i ukrywa się przed innymi zwierzętami. Jak też wiecie, Zipper roznosił swoje jajka wielkanocne po całej mapie i zachęcał graczy po to, aby je znaleźli. Jajek co prawda nie było wiele, ale Nintendo w późniejszych latach przeprogramowało całą grę tak, aby na całej mapie znajdowało się jeszcze więcej jajek. A mimo to gracze nie lubili Zippera. Zresztą nie był on wesołą maskotką. Ciągle on narzekał, jak trudno jest być takim królikiem oraz jak gorąco jest mu w kostiumie. Inne zwierzęta narzekały na niego. Nie był on częścią tego świata. W dodatku Zipper mówił innym zwierzętom, że to nie kostium, ale nie trudno było się zorientować, że było to kłamstwo. Zobaczmy na wypowiedzi innych zwierząt. Kiedy w grze podejdziemy do Miry i zapytamy ją o Zippera, odpowie ona, że kiedyś stała za nim, chwyciła za suwak od kostiumu i już miała go pociągnąć, ale Zipper zaczął na nią wrzeszczeć, że to nie jest kostium. Według mnie jego reakcja była przesadzona. Nie chciał on, aby inne zwierzęta odkryły jego prawdziwe oblicze. Lew powiedział nam, że Zipper powiedział mu, że to nie kostium i nie chciał już dalej odpowiadać na pytania. Więc tak jak widzimy, nikt z mieszkańców wioski nie ma zielonego pojęcia, kim tak naprawdę jest Zipper. A jeśli ty, gracz, podejdziesz do niego i spróbujesz odsunąć jego zamek, aby odkryć jego prawdziwą tożsamość, Zipper odpowie: "Przepraszam, przestań się gapić w moje plecy, to niegrzeczne, nic tam nie znajdziesz". Jeśli myślicie, że któreś ze zwierząt w parku przebiera się za Zippera, to nie, ponieważ żadne ze zwierząt nie pasuje do jego kostiumu. W dodatku nigdzie nie widzimy samego kostiumu Zippera, więc najprawdopodobniej Zipper śpi w nim oraz nigdy go nie zdejmuje. Warto wspomnieć, że pomimo, że inne zwierzęta nie lubią Zippera, to Zipper wspiera chłopca, bo jako jeden z pierwszych rozmawia z nami, ale prosi o to, abyśmy nie mówili innym o tej rozmowie. Jednak jak się później okazuje, jest to postać, która nie tylko nas wspiera, ale także dba o nas i robi wszystko bezinteresownie. Na przykład zastanawialiście się, po co Zipper rozkłada jajka po całej mapie? Otóż nie robi tego dla innych zwierząt, ale dla nas, dla gracza. Za to bardziej niepokojące jest to, że chłopiec dostaje listy od rodziców,
ale nie jest to możliwe, ponieważ bramy są zamknięte i nic nie może wyjść ani wejść. Najprawdopodobniej ktoś fałszował te listy. Na Dzień Ojca dostawaliśmy kartkę podpisaną od taty. Nie sądzicie, że to syn powinien wysyłać kartkę na dzień taty swojemu tacie, a nie na odwrót? Tak czy inaczej, na dzień taty syn dostał czerwony goździk. Nie jest to taki goździk, jak myślicie, a jest to gatunek kwiata. Ale jeśli wyszukacie sobie w Google symbolikę tego kwiatu, w Polsce wyskoczy wam, że to jest symbol miłości, romansu oraz kobiecości. Tak czy inaczej, tata nie wysłałby mu takich rzeczy. Ale ta gra nie była robiona w Polsce, tylko w Japonii. Może w Polsce to nie jest tak znane, ale jeśli ktoś dostaje czerwony kwiat, na przykład czerwoną różę, to wie, że jego tata żyje, a kiedy białą, to oznacza, że jego tata zmarł. I tata wysłał kwiat synowi, aby przypomnieć mu, że żyje. Zastanówcie się, w mieście znajdują się same zwierzęta i jeden chłopiec. List nie mogą wyjść ani wejść. Kto przysłał mu te kartki? To oczywiście Zipper i jest on jego tatą, który trafił do tej mrocznej krainy o wiele wcześniej. Ale tak naprawdę dowiedział się on za dużo, dlatego aby uniknąć losu innych, którzy trafili na tą wyspę, przebrał się za jednego ze zwierzaków. Jego kostium chroni go przez rozpoznanie przez inne zwierzęta. Jeśli ktoś by się dowiedział prawdy, że jest ojcem chłopca, źle by się to dla niego skończyło. Mimo to nie powiedział swojemu synowi, kim tak naprawdę jest, ponieważ nie chciał go narażać na duże ryzyko. Prosił go, aby nikomu nie mówił o rozmowie na początku jego przygody, a gdy ktokolwiek zapyta go, czy jest w kostiumie, zaprzecza. Cały czas opiekuje się swoim synem, ponieważ dostarcza mu jajka wielkanocne. Nie powie synowi, kim tak naprawdę jest, póki nie znajdzie drogi ucieczki z tego mrocznego miejsca. Okej, skoro już wiemy, kto jest ojcem chłopca, przejdziemy do właściwej teorii. Jak już wiecie, Animal Crossing pochodzi z Japonii, a na mapie znajdują się niektóre zwierzęta, które w japońskiej kulturze porywają ludzi. Co prawda na wyspie znajdowało się wystarczająco dużo jedzenia, które wystarczyłoby dla wszystkich, ale nie było tam mięsa, które zwierzęta tak bardzo pragnęły. Zipper przewidział, co się z nim będzie działo, dlatego przebrał się za zwierzaka, a inni szukając go nie mogli go znaleźć, bo ten był przebrany. W rezultacie uznali oni, że Zipper po prostu uciekł z wyspy. Kilka lat później do wioski trafił jego syn, ale Zipper nie chciał się przyznać synowi, że ten jest człowiekiem, aby go chronić i aktualnie szuka sposobu ucieczki z tej wyspy. I okej, te dowody były niczym względem tego, co zaraz wam pokażę. Jak wiecie, według mojej teorii, gracz kiedyś musi umrzeć, ale w grze nie umieramy. I prawda jest taka, że umieranie nie pasuje do tego typu gry dla dzieci. W dodatku firma Nintendo nie mogłaby sobie pozwolić na takie coś. Nawet kiedy ugryźnie nas jadowity pająk, to nie umieramy, a przewracamy się i budzimy się ponownie. W całej grze także nie ma kodu odpowiedzialnego za ekran śmierci. A więc czy moja teoria właśnie została obalona? Nie. Ponieważ w grze pojawiła się pewna rzecz. Gracze szybko wzięli ją za zwykły błąd i próbowali naprawić. Ale jak się później okazało, nie jest to żaden błąd, a zaprogramowana mechanika gry. Kiedy wejdziemy do pociągu, przejedziemy się kawałek i wysiądziemy, a następnie zrestartujemy grę, nasza twarz zmieni się na twarz trupa, co ma symbolizować, że już nie żyjemy. Wystarczy sobie wpisać w YouTube'a Animal Crossing Creepy Face Glitch i wyskoczą nam dziesiątki filmów, jak nie więcej. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie możemy umrzeć w grze, bo nie ma takiej mechaniki, ale nasza twarz zmienia się na twarz trupa. Pytanie tylko, co działo się w tamtym pociągu? Możliwe, że nigdy się nie dowiemy, lub ktoś nas porwał do tego pomieszczenia. To było na tyle, nie zapomnijcie łapki w górę, komentarza i subskrypcji oraz napiszcie w komentarzu swoje teorie na temat tej gry. Jak napiszcie Animal, to może wam dam serduszko. A jeszcze na sam koniec pozdrawiam wszystkich moich wspierających. Elo!